ArtNet. Najszybszy w Zambrowie. Przyspieszamy internet aż do 650 megabitów na sekundę. Celujemy w niskie ceny. Zambrów, ulica Bema 2B, telefon 86,74. Dla nowych klientów abonamenty do końca wakacji gratis. Sprawdź nas. Wysoka Rado, szanowni zebrani, otwieram 21. sesję Rady Gminy Szumowo. Witam wszystkich radnych gminy Szumowo. Witam wójta gminy pana Jarosława Cukiermana. Dzień dobry. Witam skarbnika gminy panią Halinę Dmochowską. Witam sekretarza gminy panią Hannę Szabłowską. Witam państwa sołtysów. Witam kierowników jednostek organizacyjnych gminy Szumowo. Witam pana Edwarda Lipińskiego, radnego Rady Powiatu Zambrowskiego. Witam media oraz wszystkich obecnych. Na podstawie listy obecności stwierdzam prawomocność obrad. Przedstawiam projekt porządku obrad. Punkt pierwszy, otwarcie obrad. Punkt drugi, zatwierdzenie porządku obrad. Punkt trzeci, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Punkt czwarty, interpelacje i zapytania radnych. Punkt piąty, podjęcie uchwał w sprawach. Podpunkt pierwszy, zmian w budżecie gminy na 2016 rok. Podpunkt drugi, w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Szumowo na lata 2016-2019. Podpunkt trzeci, w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest gmina Szumowo. Podpunkt czwarty, o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest gmina Szumowo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Podpunkt piąty, przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej, program aktywności lokalnej dla gminy Szumowo na lata 2016-2020. Punkt szósty, informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie gminy Szumowo. Punkt siódmy, informacja o analizie oświadczeń majątkowych. Punkt ósmy, informacja o podmiotach obowiązanych do przyjęcia skazanych w celu wykonywania pracy oraz przedstawienie stosownej opinii prezesa Sądu Rejonowego w Zambrowie. Punkt dziewiąty, odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Punkt dziesiąty, wolne wnioski i sprawy różne. Punkt jedenasty, zamknięcie obrad. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zgłosić wniosek o zmianę porządku obrad? Nie widzę, przystępujemy zatem do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty. Protokół z 20. sesji Rady Gminy został państwu radnym wyłożonym do wglądu i jeśli do końca sesji nie będzie uwag do tego protokołu, uznam, że został on przyjęty. Przechodzimy do punktu czwartego, interpelacje i zapytania radnych. Na piśmie nie wpłynęły żadne interpelacje i zapytania radnych. Czy ktoś z panów radnych chciałby złożyć wniosek? Nie widzę. Przystępujemy zatem do punktu piątego porządku obrad, podjęcie uchwał. Pierwsza uchwała dotyczy zmian budżetu gminy na 2016 rok. Bardzo proszę panią skarbnik o krótkie przedstawienie projektu uchwały. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, szanowni państwo. Budżet gminy na 2016 rok zmienia się w zakresie planowanych kwot dochodów i wydatków budżetu. Dochody i wydatki budżetu w wyniku zmian, które za chwilę omówię, ulegną zwiększeniu o kwotę 423 376 zł. Zmiany w planie wydatków polegają na zwiększeniu kwot planowanych dotacji na zadania zlecone, dotacji na zadania własne oraz planowanych kwot dochodów własnych. O kwotę 211 992 zł zwiększa się wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone gminie. Z tego kwota 2288 zł to środki, które przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Następna kwota to 9712 zł. I są to środki na uzupełnienie dotacji dla gminy na realizację zadań, które wynikają z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego. W dziale 852 zwiększa się plan dotacji na zadania własne i z tego o 8400
zwiększa się plan dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. O kwotę 1100 zwiększa się wysokość środków, które przeznaczone są na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne. O kwotę 8884 zł przeznacza się na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie i dodatki te wypłacane są pracownikom socjalnym, którzy są zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy i realizują pracę socjalną w środowisku. Oprócz, jeszcze tu chcę dopowiedzieć, że po komisji dotarła do gminy informacja o zwiększeniu jeszcze dotacji na zadania własne i chodzi tu o dotację na wypłatę zasiłków okresowych w części, która gwarantowana jest z budżetu państwa i to jest kwota 7000 zł. W dziale edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się plan dotacji o kwotę 4688 zł i te środki przeznaczone są na stypendia socjalne dla uczniów. W związku ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu dotacji odpowiednio w odpowiednich podziałkach klasyfikacji budżetowej, to znaczy w odpowiednich działach i rozdziałach, zwiększa się z tego tytułu również plan wydatków budżetu. Poza zmianami, które wynikają ze zwiększenia kwot dotacji, które zasilają budżet, zmianie ulegają również kwoty dochodów własnych. I tak, o kwotę 20000 zł zwiększa się wysokość planowanych wpływów z podatku od nieruchomości. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zwiększa się o 100000. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami zwiększa się o kwotę 35000 zł. I tu chcę powiedzieć, że jest to też taki dochód, który generuje jednocześnie zwiększenie budżetu po stronie wydatków, ponieważ wpływy, które są gromadzone z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami, przeznaczone są na realizację tego zadania. Więc tu jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków o tą kwotę 35000 zł na realizację zadania w zakresie gospodarowania odpadami. Kolejną zmianą to jest zwiększenie wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Jest to kwota 6400 zł i to jest kolejny dochód, który generuje zmianę po stronie wydatków budżetu i środki te muszą być przeznaczone na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Kolejnym zwiększeniem to zwiększenie dochodów z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i tu dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 4000 zł. Oraz opłat za korzystanie z wyżywienia o kwotę 15000 zł i ta kwota, to jest kolejna kwota, która generuje zmiany po stronie wydatków budżetu i o kwotę właśnie 15000 zł zwiększa się wysokość środków przeznaczonych na zakup żywności i ta zmiana będzie dokonana w planie finansowym gminnego przedszkola w Szumowie. Zmiany wydatków obejmują, poza tymi zmianami, które przed chwilką omówiłam, zmiany wydatków majątkowych i zmiany wydatków bieżących. I tak, o kwotę 112000 zł zwiększa się wysokość środków przeznaczonych na przebudowę drogi gminnej ulica Leśna w Szumowie. Jest to pozycja 7 załącznika zadań inwestycyjnych. I o kwotę 20000 zł zwiększa się wysokość środków przeznaczonych na urządzenie placów zabaw. W dziale Ochotnicze Straże Pożarne o 8000 zwiększa się środki na wypłatę ekwiwalentów za udział członków Ochotniczych Straży Pożarnych w akcjach i szkoleniach. W dziale Oświata i Wychowanie dokonuje się zmiany w zakresie planowanych kwot na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Czwarty kwartał jest to taki okres, kiedy dokonuje się już rozliczeń w budżecie. I w związku z tym przeprowadzona została analiza wydatków i planu na wynagrodzenia i na pochodne od wynagrodzeń
właśnie w tej części oświata i wychowanie. I w wyniku tej analizy dokonuje się przeniesienia kwot planowanych wydatków na wynagrodzenia w ramach właśnie działu oświata i wychowanie między rozdziałami, ale zmiany te nie generują zwiększenia tych środków, także to wszystko się zamyka i tu mogę powiedzieć, że kwoty, które zostały zaplanowane na wynagrodzenia i pochodne w dziale oświata w uchwale budżetowej były kwotami właściwymi. Teraz trzeba było dokonać korekty, żeby te kwoty poprzenosić między rozdziałami. Jeszcze jedna zmiana, ale to ja już o tym mówiłam, że jest dotacja na pomoc materialną dla uczniów wypłacaną w formie stypendiów i tam zwiększamy, zwiększone zostały dochody o kwotę 4688 zł. O taką samą kwotę zwiększa się wydatki na stypendia i oprócz tego ze środków własnych zwiększa się jeszcze środki na to zadanie o kwotę 6000 zł i ta zmiana pozwoli na pełną realizację zadania. Po dokonanych zmianach plan dochodów to kwota 21 289 222 zł, plan wydatków 22 289 222 zł. W imieniu pana wójta proszę o przyjęcie proponowanych zmian, ale może jeszcze są pytania, to bardzo proszę. Pani przewodnicząca, szanowni państwo radni, państwo sołtysi, ja tylko uzupełnię informację dotyczącą dwóch zasadniczych zmian, które tu wprowadzamy, mianowicie środki przeznaczone na budowę ulicy Leśnej i środki przeznaczone na zwiększenie na place zabaw. Jeśli chodzi o place zabaw, sprawa jest bardzo oczywista. Niektóre rzeczy, część robót trzeba było zrobić w inny sposób niż planowane. Wiązało to się między innymi nawet z tym, że sąsiedzi nie uznawali granic, trzeba było troszkę zmieniać zakres robót i tak dalej. To jest to kwota 20 000 zł i następna zmiana dotyczy budowy ulicy Leśnej. Odbył się przetarg na ulicę Leśną. Przetarg ten unieważniłem, bo jestem pewien, że kwota zaproponowana przez wykonawców jest za wysoka. Jest to ponad 500 000 zł. Ja przypomnę, że budowa drogi od Srebrnej do Łętownicy kosztowała nas 1 050 000. Od Srebrnego Worku do Łętownicy. Tam dotacja była 550, nasz kosztowała w rzeczywistości 500 000 zł. Ta inwestycja prawie 5 km. Tutaj ulica Leśna, takie same pieniążki. Uznałem, że cena jest za wysoka. Ogłosiłem tego samego dnia przetarg ponowny i czekam na rozsądną cenę. Jeśli tej ceny rozsądnej nie będzie, przeniesiemy inwestycję na rok przyszły. Nie będziemy płacić 3 razy tyle czy 2 razy tyle jak na wiosnę. Ja rozumiem, że ceny rosną, ale nie aż w taki duży sposób. Tak jest moje podejście do tej inwestycji. Jestem przekonany, że jeśli nawet odłożymy tę inwestycję do wiosny, ta cena nie będzie aż tak wysoka, jak zaproponowana przez wykonawców. Nie będę mówił o szczegółach przetargu, bo też mam spore wątpliwości co do przejrzystości tego przetargu. To tyle. Dziękuję. Dziękuję. Projekt uchwały konsultowany był z komisjami Rady. Proszę przewodniczących komisji o przedstawienie opinii. Komisja Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Komisja Rewizyjna również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. Czy są uwagi do projektu? Zarządzam zatem głosowanie. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała 21/125/16 Rady Gminy Szumowo z dnia 28 października 2016 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok została przyjęta przy 12 głosach za jej podjęciem. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przystępujemy zatem do kolejnej uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Szumowo
na lata 2016-2019. Pani skarbnik zechce? Tak. Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Zacznę od zacytowania artykułu 232 ustawy o finansach publicznych, który mówi, że zmiany w wieloletniej prognozie finansowej z wyłączeniem zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia dokonuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego. Co to oznacza? Że w sytuacji, kiedy zmienia się nawet ogólna kwota dochodów, ogólna kwota wydatków, wielkość wydatków majątkowych, takich zmian dokonuje organ wykonawczy. Ale w związku z tym, że na poprzedniej sesji zaproponowaliśmy Państwu podjęcie uchwały, w której o 300 zł zwiększyła się wysokość środków na przedsięwzięcia, należy dokonać zmiany wieloletniej prognozy finansowej w formie uchwały organu stanowiącego. I z tego powodu pod obrady dzisiejszej sesji został Państwu przedstawiony projekt zmian tej uchwały. Oprócz właśnie tej zmiany w załączniku numer 2, wykaz przedsięwzięć, gdzie o 300 zł zwiększa się limit środków przeznaczonych na zadanie pod nazwą budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy szkole podstawowej w Srebrnej, zmian dokonuje się także w załączniku numer 1, czyli w tej już takiej zasadniczej wieloletniej prognozie finansowej, która obejmuje lata 2016-2019. Zmian dokonuje się w części obejmującej rok 2016 i tu zwiększa się dochody ogółem o kwotę 423 376 zł, zwiększa się planowane wydatki również o kwotę 423 376 zł. Bez zmian pozostaje wynik budżetu, który stanowi deficyt w wysokości 1 miliona złotych. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 2 395 664 zł, a skorygowana o nadwyżkę budżetową wynosi 3 395 664 zł. Tu chcę powiedzieć, że jest to właśnie bardzo dobry układ budżetu, jeżeli chodzi o relacje między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. Ja tyle mam na temat tej uchwały. Jeżeli są pytania, to bardzo proszę. Dziękuję. Projekt uchwały był przedstawiany radnym do zapoznania się i konsultowany był z komisjami rady. Proszę panów przewodniczących o przedstawienie opinii komisji. Komisja Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. Zarządzam głosowanie. Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Szumowo na lata 2016-2019? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała nr 21 łamane przez 126 łamane przez 16 Rady Gminy Szumowo z dnia 28 października 2016 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Szumowo na lata 2016-2019 została przyjęta przy 12 głosach za jej podjęciem, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Kolejnym punktem dzisiejszego porządku obrad jest przyjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest gmina Szumowo. Pani sekretarz, bardzo proszę. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Zmieniła się ustawa o samorządzie gminnym i artykuł 10a tej ustawy mówi, że Rada Gminy może zorganizować wspólną, gmina jako organ prowadzący dla jednostek organizacyjnych może zorganizować wspólną obsługę finansową tych jednostek. Od dnia 1 stycznia 2017 roku obsługę finansową gminnych jednostek organizacyjnych, a dokładnie zespołu szkół, szkoły podstawowej w Pękatce, szkoły podstawowej w Srebrnej i gminnego przedszkola w Szumowie będzie wykonywał Urząd Gminy Szumowo.
Chcę tylko wyjaśnić, że nie wnosi to nic nowego do naszej sytuacji, jaka jest u nas w gminie, ponieważ od wielu lat obsługę finansową jednostek oświatowych wykonuje Urząd Gminy Szumowo. Niemniej jednak w związku ze zmienioną ustawą musimy na nowo podjąć uchwałę już na mocy nowej podstawy prawnej. Bardzo proszę o podjęcie tej uchwały. Dziękuję. Projekt uchwały był konsultowany z komisjami Rady. Proszę więc przewodniczącym komisji o przedstawienie opinii. Komisja Finansów Publicznych Rządowej Rady. Komisja Rewizyjna również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. Czy ktoś z panów radnych chciałby jakieś uwagi do projektu uchwały zgłosić? Nie widzę. Zarządzam zatem głosowanie. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest gmina Szumowo? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała nr 21 łamane przez 127 łamane przez 16 Rady Gminy Szumowo z dnia 28 października 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest gmina Szumowo, została podjęta przy 12 głosach za jej podjęciem. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przystępujemy zatem do podjęcia uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest gmina Szumowo, oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Bardzo proszę panią sekretarz. Jak państwo pamiętacie, na poprzedniej sesji Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych przy drogach gminnych i drogach powiatowych. Jeżeli chodzi o przystanki na drogach powiatowych, wystąpiliśmy z pismem do Zarządu Powiatu z prośbą o zaakceptowanie tej lokalizacji. Decyzję w tej sprawie podejmuje Rada Powiatu w formie uchwały. Natomiast jeżeli chodzi o przystanki komunikacyjne przy drogach gminnych, pan wójt powołał komisję do spraw bezpieczeństwa. W skład tej komisji wchodził naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie oraz przedstawiciele społeczeństwa i przedstawiciele Urzędu Gminy. Komisja dokonała analizy w terenie wizji dotyczącej lokalizacji tych przystanków. Nie wniesiono żadnych uchwał, czyli te przystanki, których wstępna lokalizacja była przyjęta na poprzedniej sesji, są usytuowane w takich miejscach, które nie zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego. Zmieniana uchwała, która została państwu przedłożona, jest to wykaz wszystkich przystanków, czyli i te przystanki, które dotychczas funkcjonowały, i te nowe przystanki, żeby było to, że tak powiem, w jednym miejscu, żeby nie trzeba było tego szukać. Poza tym nie podejmujemy nowej uchwały, ponieważ zasady korzystania z przystanków pozostają niezmienione, w związku z czym zmienia się tylko wykaz tych przystanków. Bardzo proszę o podjęcie tej uchwały. Dziękuję. Projekt uchwały konsultowany był z komisjami Rady. Proszę o opinię komisji. Komisja Finansów niejednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Komisja Rewizyjna przy jednym głosie przeciwnym pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. Zarządzam głosowanie. Kto z panów radnych jest za podjęciem uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest gmina Szumowo, oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto jest wstrzymał się od głosu? Też nie widzę. Stwierdzam, że uchwała nr 21 łamane przez 128 łamane przez 16 Rady Gminy Szumowo z dnia 28 października 2016 roku o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest gmina Szumowo, oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków została podjęta przy 12 głosach za jej podjęciem. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Kolejnym punktem obrad jest podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej pod nazwą Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Szumowo na lata 2016-2020. Pani sekretarz zechce przedstawić, tak? Szanowni państwo, Program Lokalny Pomocy Społecznej jest to wynik realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Jest to nowy program, który tak naprawdę po raz pierwszy będzie realizowany na naszym terenie.
Jest to program aktywności lokalnej, jest to szereg działań zrealizowanych na rzecz aktywizacji społecznej i rozwiązywania problemów społeczności lokalnej. Program aktywności lokalnej dla gminy Szumowo na lata 2016-20 stanowi jeden, tak jak już wspomniałam, z elementów realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych i jego celem jest poprawa jakości warunków życia mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także szeroko rozumiana integracja z pozostałymi mieszkańcami gminy. Program aktywności lokalnej będzie służył opracowaniu i realizacji projektów aktywności lokalnej skierowanych do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z tak zwanych grup defaworyzowanych. Realizowany on będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-20 i dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania Rewitalizacja Społeczna i Kształtowanie Kapitału Społecznego. Krótko mówiąc, czemu ma służyć ten program? Jak już wiele razy Pan Wójt wspominał, gmina będzie ubiegała się o dofinansowanie realizacji zadania budowa przedszkola przy Zespole Szkół w Szumowie z Regionalnego Programu Operacyjnego, którym dysponuje, środkami, z którego dysponuje lokalna grupa działania. Aby móc ubiegać się o środki na przedszkole, musimy jednocześnie, jest taki wymóg, gmina musi zrealizować program na rzecz aktywności społecznej. Ten program to będzie polegał na tym, że wyłoniona zostanie grupa kilkunastu osób z grup tak zwanych defaworyzowanych, czyli osoby, które spełniają jeden z wymogów określonych w ustawie o pomocy społecznej. Chodzi tu o między innymi o osoby z rodzin ubogich, z problemem alkoholowym, zagrożonych bezrobociem i tak dalej. Wielodzietność, no i wiele innych. Przede wszystkim mówi się tu o osobach, które tak naprawdę objęte są pomocą ośrodka pomocy społecznej. Przewidujemy, że grupa taka będzie liczyła około 13 osób. W gronie tych 13 osób muszą być 3 osoby niepełnosprawne. I założenie jest takie, że minimum trzy osoby muszą znaleźć zatrudnienie po ukończeniu tego programu. Program będzie polegał na tym, że będą organizowane szkolenia dla tych osób. Mogą to być bardzo różne szkolenia. Tutaj panie z Ośrodka Pomocy Społecznej będą wymyślały, kolokwialnie mówiąc, programy, szczegóły tych programów. No i zakładamy, że uda nam się ten program zrealizować. A podstawą tego jest właśnie ten program aktywności lokalnej, o którego przyjęcie bardzo proszę. Dziękuję. Przepraszam, dodam jeszcze tylko, że oprócz Ośrodka Pomocy Społecznej w realizacji tego programu będą uczestniczyły również organizacje pozarządowe, jak również mogą być zaangażowane częściowe środki z budżetu gminy. Dziękuję. Projekt uchwały konsultowany był z komisjami rady. Proszę więc przewodniczących komisji o przedstawienie opinii. Komisja Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Ja myślę, że na pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. Zarządzam głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej Program Aktywności Lokalnej dla gminy Szumowo na lata 2016-2020? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała nr 21/129/16 Rady Gminy Szumowo z dnia 28 października 2016 roku w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Szumowo na lata 2016-2020 został przyjęty przy 12 głosach za jej przyjęciem. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie gminy Szumowo. Bardzo proszę panią sekretarz. Już tradycyjnie co roku w terminie do 31 października pan wójt ma obowiązek przedstawić Radzie Gminy informację o stanie realizacji zadań oświatowych, o wynikach egzaminów, jak również o wynikach nadzoru pedagogicznego sprawowanego nad szkołami, dla których organem prowadzącym jest gmina Szumowo.
W roku szkolnym 2015-16 na terenie gminy Szumowy funkcjonowały 3 szkoły podstawowe, 1 gimnazjum i 1 przedszkole, jak również 2 zespoły wychowania przedszkolnego i 1 punkt wychowania przedszkolnego. W gminnym przedszkolu w Szumowie, do gminnego przedszkola w Szumowie uczęszczało 82 dzieci, w tym w zerówce było 32 uczniów. Funkcjonowały 4 oddziały, nauczycieli pełnozatrudnionych było 5, niepełnozatrudnionych 4, pracowników administracji i obsługi 5. W zespole szkół w Szumowie zatrudnionych było 29 nauczycieli, pełnozatrudnionych, niepełnozatrudnionych 8 i 11 pracowników obsługi. W szkole podstawowej do szkoły podstawowej w Szumowie uczęszczało 199 uczniów, funkcjonowało 11 oddziałów. W gimnazjum w Szumowie było 159 uczniów i 8 oddziałów. W szkole podstawowej w Pęchradce Polskiej było w klasach 1-6 28 uczniów, w tak zwanym oddziale zerowym 7 uczniów i w zespole wychowania przedszkolnego 14 dzieci. Zatrudnionych było 6 nauczycieli w pełnym wymiarze, 3 niepełnozatrudnionych i 1 pracownik obsługi. W szkole podstawowej w Srebrnej w zespole wychowania przedszkolnego było 13 dzieci, w zerówce 15 uczniów i w klasach 1-6 58 uczniów. Oddziałów funkcjonowało w szkole 6, nauczycieli pełnozatrudnionych 9, niepełnozatrudnionych 2, pracowników obsługi 3. W punkcie wychowania przedszkolnego w Paproci Dużej, dla którego organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Edukator w Łomży, było 18 dzieci, 1 oddział i 1 nauczyciel pełnozatrudniony. Natomiast w szkole w Paproci Dużej, prowadzonej również przez edukatora, w zerówce było 6 uczniów, w szkole podstawowej w klasach 1-6 31, 5 oddziałów, nauczycieli pełnozatrudnionych 4, niepełnozatrudnionych 2, pracowników obsługi 2. Jeżeli chodzi o finanse, to tutaj przy przygotowywaniu tej informacji braliśmy pod uwagę rok 2015, nie rok szkolny, tylko rok budżetowy. Całkowity budżet gminy po stronie dochodów wynosił 17 631 337 zł i 30 groszy. Natomiast wydatki 16 246 762 zł i 56 groszy. Całkowite koszty oświaty to kwota 7 473 309 zł i stanowiło to 44,5% wszystkich wydatków budżetu gminy. Na dochody związane z oświatą miały wpływ część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 4 175 148 zł, dotacje celowe w łącznej wysokości 256 056 zł, dochody własne 37 652 zł. Łącznie dochody oświaty to były 4 468 856 zł. Porównując dochody i wydatki, nasuwa się taki wniosek, że z budżetu gminy, ze środków własnych na oświatę wydano 3 4 453 zł. Z terenu gminy Szumowo 15 uczniów, 14 uczniów gimnazjum uczęszcza do gimnazjum w Andrzejewie i 1 uczeń szkoły podstawowej uczęszcza do szkoły w Ostrowi. Z tego tytułu zmniejszenie subwencji oświatowej dla naszej gminy to kwota około 117 tysięcy zł. Koszty funkcjonowania gminnego przedszkola w Szumowie to kwota 566 590 zł. Kwota na szkołę podstawową i gimnazjum łącznie, czyli koszty funkcjonowania zespołu szkół to kwota 2 698 240 zł. I dodatkowo koszty funkcjonowania świetlicy przy zespole szkół to kwota 202 576 zł. Jeżeli chodzi o koszty utrzymania jednego ucznia w poszczególnych szkołach, to około, bo są to
koszty wyliczone w przybliżeniu. Jeżeli chodzi o zespół szkół, jest to kwota 7537 zł, około w przybliżeniu na jednego ucznia. Koszty funkcjonowania szkoły podstawowej w Srebrnej to kwota 868 344 zł. Koszt na jednego ucznia to w przybliżeniu 11 900 zł. Koszty funkcjonowania szkoły podstawowej w Pęchradce 669 100 zł. Koszt na jednego ucznia to w przybliżeniu 19 100 zł. Dla edukatora, Stowarzyszenia Edukator, na prowadzenie szkoły podstawowej w Paproci Dużej i jeszcze do sierpnia, pamiętamy, że funkcjonowała szkoła w Łętownicy, to kwota 376 584 zł. Na funkcjonowanie oddziału zerowego w Paproci Dużej 38 970 zł. I na punkty wychowania przedszkolnego, bo również były jeszcze przez pewien okres w Łętownicy, 63 200 zł. Łączna kwota dotacji dla Stowarzyszenia Edukator 478 754 zł. W ramach wydatków na oświatę dużą część stanowią wydatki na dowożenie uczniów. I tutaj są skalkulowane koszty dowożenia w roku szkolnym, czyli od września 2015 roku do czerwca 2016 roku. Jak pamiętamy, na dowożenie odbywa się przy wykorzystaniu dwóch pojazdów będących własnością gminy, jak również korzystamy z usług firmy zewnętrznej. Dowóz we własnym zakresie kosztował gminę 276 732 zł i przejechanych było około 68,5 tysiąca kilometrów. Jeżeli chodzi o koszty usług firmy zewnętrznej, to kwota 291 075 zł i przewoźnik zrealizował transport na około 40 tysiąca kilometrów. Ponoszono również koszty zwrot kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół. Takich uczniów mieliśmy 7 w 2015 roku i była to kwota 8 032 zł. Na zakup autobusu, jak pamiętamy, w roku 2015 wydano kwotę 242 987 zł. W ramach wydatków oświatowych zrealizowano również wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym. 190 uczniów otrzymało takie stypendium na łączną kwotę 37 012 zł. Wydatkowano również środki na pomoc finansową uczniom na zakup podręczników. 13 uczniów uzyskało taką pomoc na łączną kwotę 2845 zł. W ramach wydatków oświatowych mieści się również wypłata do zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli. W 2015 roku wydatkowano na ten cel kwotę 5700 zł. Zapomogi te są wypłacane nauczycielom emerytom. Za pobyt dzieci w przedszkolu, w przedszkolach, które funkcjonują poza naszym terenem, wydano kwotę 5913 zł. Powiem krótko o remontach i inwestycjach realizowanych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Szumowo. W Gminnym Przedszkolu w Szumowie w 2015 roku wyremontowano łazienki za kwotę 2021 zł. W Zespole Szkół dokonano remontu łazienek za kwotę 35 100 zł. Zagospodarowany został teren za kwotę 40 000 zł. Jak pamiętacie Państwo, był to program, z którego pozyskaliśmy 20 000 i dodatkowo z budżetu gminy 20 000 było przeznaczone na zagospodarowanie tego lasku przy szkole. W szkole podstawowej w Pękradce na remonty wydano 8133 zł. I oczywiście budowa sali gimnastycznej w Srebrnej w 2015 roku była to kwota 868 064 zł. Króciutko wspomnę o wynikach sprawdzianów i egzaminów w szkołach. Na ten temat już była mowa, więc tylko tak króciutko przypomnę.
sprawdzian w szkołach po szóstej klasie szkoły podstawowej. Wynik średni w kraju 60 i w województwie 63%, wynik w powiatu zamrozkiego 59%, średni wynik gminy 48%. Szkoła podstawowa w Srebrnej 49%, szkoła podstawowa w Szumowie 43%, szkoła podstawowa w Pańczatce Polskiej 64%. Sprawdzian w szkołach, w szkole prowadzonej przez edukatora, średni wynik gminy to 48%, szkoła podstawowa w Paproci Dużej 84%. Egzamin gimnazjalny, część humanistyczna, język polski, średni wynik kraju 69%, województwa 68%, powiatu 63%, a gimnazjum w Szumowie 56%. Część humanistyczna, historia i wiedza o społeczeństwie. Średni wynik kraju i województwa 56%, powiatu 54%, gimnazjum w Szumowie 49%. Część matematyczno-przyrodnicza, matematyka. Wynik średni kraju i województwa 49%, powiatu 42%, gimnazjum w Szumowie 44%. Część matematyczno-przyrodnicza, przedmioty przyrodnicze. Średnia krajowa 51%, województwa 52%, średnia powiatu 47%, gimnazjum w Szumowie 45%. Język angielski, poziom podstawowy. Średni wynik kraju 64%, województwa 66%, powiatu 59%, gimnazjum w Szumowie 53%. Język angielski, poziom rozszerzony. Średni wynik kraju 47%, województwa 47%, powiatu 38%, gimnazjum 29%. Przedstawię również tak pokrótce najważniejsze osiągnięcia uczniów bądź też zespołów reprezentujących poszczególne szkoły. Osiągnięcia uczniów szkoły podstawowej. Diecezjalny konkurs piosenki Róża w ogrodzie Jezusa Święta Rita w klasyfikacji solistów klas 4-6 trzecie miejsce. W klasyfikacji uczniów klas 1-3 zespół z klasy trzeciej zajął pierwsze miejsce. W kategorii solistów również trzecie miejsce. Wojewódzki konkurs plastyczny Mój przyjaciel z literackiej krainy. Dwa wyróżnienia otrzymali uczniowie zespołu szkół. Wojewódzki konkurs plastyczny Podlasie, Mnie ta ziemia od innych droższa, drugie miejsce. Powiatowy konkurs szopek i strojków bożonarodzeniowych, pierwsze miejsce. Powiatowy festiwal piosenki religijnej, patriotycznej, wyróżnienie. W gimnazjum wojewódzki konkurs przedmiotowy z matematyki, kwalifikacja do etapu rejonowego. Chodeszewskie dni gimnazjalistów, pierwsze miejsce w klasyfikacji drużynowej. Wojewódzki konkurs plastyczny Podlasie, Mnie ta ziemia od innych droższa, pierwsze i drugie miejsce. Ogólnopolska Akademia, konkurs wiedzy o prawie, wyróżnienie na etapie centralnym. Diecezjalny konkurs piosenki Róża w ogrodzie, drugie miejsce dla solisty i dla zespołu. Powiatowy konkurs strażacki, piąte i szóste miejsce. Konkurs bezpieczeństwo ruchu drogowego, trzecie miejsce drużyny. Szkoła podstawowa w Szumowie. W zakresie sportu. Powiatowe indywidualne biegi przełajowe, dwie kwalifikacje do zawodów rejonowych. Powiatowe mistrzostwa w mini piłce siatkowej szkół podstawowych. Drużyna chłopców zajęła drugie miejsce. Mistrzostwa powiatu w tenisie stołowym chłopców, trzecie miejsce. Gminny turniej piłki nożnej. Chłopcy pierwsze miejsce, dziewczęta drugie miejsce. Piąty bieg papierski. Pierwsze, dwa drugie i dwa trzecie miejsca w różnych kategoriach wiekowych. W gimnazjum w Szumowie powiatowe mistrzostwa LZS w piłce halowej. Drużyna dziewcząt zajęła trzecie miejsce, chłopców pierwsze miejsce. Powiatowe indywidualne biegi przełajowe. Indywidualne dwa pierwsze i dwa drugie miejsca, jak również dwa trzecie miejsca w różnych kategoriach. Drużyna chłopców natomiast w kategorii grupowej, drużynowej zajęła pierwsze miejsce. Gimnazjata powiatowa w drużynowym tenisie stołowym. Drużyna dziewcząt zajęła trzecie miejsce, drużyna chłopców drugie miejsce. Turniej piłki halowej szkolnych szkół Caritas diecezji łomżyńskiej. Najlepszy uczeń z gimnazjum w Szumowie uzyska tytuł najlepszego bramkarza. Mistrzostwa powiatu w piłce siatkowej gimnazjum. Chłopcy zajęli pierwsze miejsce, dziewczęta trzecie miejsce. Zawody powiatowe w piłce siatkowej LZS, drużyna chłopców pierwsze miejsce, dziewcząt trzecie miejsce. Powiatowa gimnazjada w lekkiej atletyce, pierwsze, drugie i trzecie miejsca w różnych dyscyplinach. Drużyna chłopców zajęła pierwsze miejsce, drużyna dziewcząt trzecie miejsce.
Sport Gimnazjum w Szumowie, ciąg dalszy, półfinały wojewódzkie, trzecie miejsce w skoku wzwyż, otwarty turniej siatkarski o Puchar Starosty Zambrowskiego, pierwsze miejsce drużyny chłopców, turniej piłki halowej Puchar Burmistrza Miasta Zambrów, drugie miejsce drużyny chłopców i bieg papieski, jedno pierwsze i trzy trzecie miejsca w różnych kategoriach wiekowych. Szkoła podstawowa w Pęchradce. Wyróżnienie na etapie gminnym w konkursie, na etapie gminnym konkursu powiatowego Zapobiegajmy Pożarom. Wyróżnienie w powiatowym konkursie recytatorskim Baje, Bajki, Bajeczki. Wyróżnienie w powiatowym konkursie recytatorskim na nagrodę Misia, Wierszownisia. Udział w eliminacjach powiatowych ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej. Tam uczniowie klas 5 i 6 uczestniczyli. Kwalifikacja ucznia do etapu rejonowego w konkursie przedmiotowym z informatyki. Szkoła podstawowa w Srebrnej. Powiatowy turniej wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, trzecie miejsce. Powiatowy konkurs o nagrodę Misia Wierszownisia, trzecie miejsce. Konkurs plastyczny Palma Wielkanocna organizowany przez Gminne Przedszkole w Szumowie, pierwsze miejsce i wyróżnienie. I indywidualne biegi przełajowe, awans 3 uczniów do półfinału wojewódzkiego. Pierwsze miejsce dziewcząt, drugie miejsce chłopców w powiatowych rozgrywkach piłki nożnej i trzecie miejsce dziewcząt w mistrzostwach powiatu w piłce nożnej. Jeżeli chodzi o osiągnięcia uczniów szkoły podstawowej w Paproci Dużej, lista jest bardzo długa, ja pozwoliłam sobie wybrać tylko najważniejsze. Powiatowe indywidualne biegi przełajowe, awans do województwa. Powiatowe drużynowe rozgrywki tenisa stołowego, dziewczęta pierwsze miejsce, chłopcy trzecie miejsce. Powiatowy turniej badmintona, dziewczęta i chłopcy trzecie miejsca. Powiatowy drużynowy turniej szachowy, dziewczęta i chłopcy pierwsze miejsca. Rozgrywki wojewódzkiej ligi szachowej, piąte miejsce. Powiatowy indywidualny turniej tenisa stołowego, 9 awansów do województwa. Trzecie otwarte mistrzostwa powiatu ostrowskiego w szachach, pierwsze, trzecie i czwarte miejsce. Czołowe miejsce w wyścigach kolarskich organizowanych na terenie powiatu zambrowskiego i nie tylko. 4 wyróżnienia w powiatowym festiwalu Bogu i Ojczyźnie. Drugie miejsce w powiatowym świątecznym festiwalu piosenki. Pierwsze miejsce w powiatowym konkursie poetyckim Walentynki. Wyróżnienie w powiatowym konkursie recytatorskim przedszkolaków. Wyróżnienie w recytatorskim konkursie przedszkolaków w Łomży i wyróżnienie w konkursie Palm Wielkanocnych w Szumowie. To tyle, jeżeli chodzi o informacje o stanie realizacji zadań oświatowych. Jeszcze króciutko wspomnę o wynikach nadzoru pedagogicznego. Przypomnę, że nadzór pedagogiczny nad szkołami sprawuje Kuratorium Oświaty w Białymstoku. Podlaski Kurator Oświaty w roku szkolnym 2015-16 w ramach sprawowanego nadzoru prowadził działania w zakresie ewaluacji, kontroli planowanych oraz kontroli doraźnych wynikających z bieżących interwencji. W placówkach na terenie gminy Szumowo przeprowadzona była tylko jedna kontrola w ubiegłym roku. Była to ewaluacja w szkole podstawowej w Srebrnej. Badaniem wówczas objęto 3 wymagania. Uczniowie nabywają wiadomości, umiejętności określone w podstawie programowej. Szkoła wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. I szkoła, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianów oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych. Były wskazane 3 takie wnioski z tej kontroli. Nauczyciele szkoły podstawowej w Srebrnej realizują podstawę programową, prowadzą zróżnicowaną diagnozę osiągnięć uczniów, wykorzystują ją do planowania dalszej edukacji uczniów w szkole. Wszyscy nauczyciele indywidualizują proces nauczania i wychowania, współpracują ze sobą i z rodzicami w tym zakresie. Praca nauczycieli jest skuteczna. Szkoła systematycznie prowadzi rozpoznanie potrzeb i możliwości swoich uczniów oraz właściwe działania na rzecz przezwyciężania pojawiających się trudności wynikających ze społecznej sytuacji, a wsparcie udzielane im przez nauczycieli jest adekwatne do ich potrzeb i oczekiwań rodziców. Dokonane analizy ze sprawdzianów prowadzą do formułowania wniosków i rekomendacji, na podstawie których planuje się oraz podejmuje skuteczne działania w zakresie podnoszenia efektów kształcenia. Takie były wnioski kontroli z nadzoru. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy są jakieś pytania do przedstawionej informacji? Przechodzimy zatem do punktu 7 porządku obrad. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych. Pani sekretarz, tak? Bardzo proszę. Oświadczenia majątkowe pana wójta i pracowników i pani przewodniczącej trafiają do wojewody podlaskiego. Są również przesyłane do analizy do Urzędu Skarbowego. Oświadczenia majątkowe radnych
składane są na ręce pani przewodniczącej i również przekazywane są do Urzędu Skarbowego. Jeżeli chodzi o pracowników, kierowników jednostek organizacyjnych i osoby wydające w imieniu wójta decyzje administracyjne, składają oświadczenia majątkowe do pana wójta i również te oświadczenia są przesyłane do Urzędu Skarbowego. Otrzymaliśmy do dnia dzisiejszego informację od wojewody. Pozwólcie państwo, że ją przeczytam. Podlaski Urząd Wojewódzki, analiza, informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych złożonych w wojewodzie podlaskiemu. Wójt gminy Szumowo, pan Jarosław Cukierman, w ustawowym terminie złożył oświadczenie majątkowe za 2015 rok, łącznie z kopią rocznego zeznania PIT. Po przeprowadzonej analizie nie wnosi się uwag do złożonego oświadczenia majątkowego. Przewodnicząca Rady Gminy Szumowo, pani Elżbieta Szymańska, również w ustawowym terminie złożyła oświadczenie majątkowe za 2015 rok, łącznie z kopią rocznego zeznania podatkowego PIT. Po przeprowadzonej analizie nie wnosi się uwag do złożonego oświadczenia majątkowego. Przewodnicząca Rady Gminy także przedstawia informację. W okresie analizowane były oświadczenia majątkowe złożone przewodniczącej Rady Gminy Szumowo w okresie od 13 kwietnia 2016 roku do 29 kwietnia 2016 roku. Wszyscy radni Rady Gminy Szumowo złożyli oświadczenia majątkowe w ustawowym terminie, czyli do 30 kwietnia za rok poprzedni. Nie stwierdzono nieprawidłowości w analizowanych oświadczeniach majątkowych. W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości w analizowanych oświadczeniach majątkowych nie podjęto żadnych działań. Pan wójt informuje, że analizowane były oświadczenia majątkowe złożone wójtowi w okresie od 1 kwietnia 2016 roku do 20 maja 2016 roku. Wszystkie osoby, które były zobowiązane do złożenia oświadczeń majątkowych, złożyły je w terminie. Były to oświadczenia składane w terminie do 30 kwietnia za poprzedni rok, jak również w związku z odwołaniem ze stanowiska i zatrudnieniem, powołaniem na stanowisko. Chodzi tu o dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury. Nie stwierdzono nieprawidłowości w analizowanych oświadczeniach majątkowych. W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości nie podejmowano żadnych działań. Wpłynęła również informacja od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zambrowie. Na dzień dzisiejszy nie otrzymaliśmy informacji z Urzędu Skarbowego z Łomży, gdzie analizowane były oświadczenia majątkowe dyrektora GOK-u. Nie otrzymaliśmy również informacji od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowi, który zobowiązany był do analizowania oświadczenia majątkowego pana prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej. Natomiast Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zambrowie przesłał swoją informację. Nie stwierdzono przypadków nieprzekazania do Urzędu Skarbowego oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do złożenia takich oświadczeń. Nie stwierdzono przypadków złożenia oświadczeń po terminie. Nieprawidłowości stwierdzono w oświadczeniach majątkowych złożonych przez następujące osoby. Pani Bożena Kosobucka, nie ujawniono dochodu z PIT-R wypłaconego przez Sąd Rejonowy w Zambrowie. Hannę Szabłowską, nie określono przynależności poszczególnych składników majątkowych wskazanych w oświadczeniu do majątku odrębnego lub objętego małżeńską wspólnością majątkową. Nie ujawniono dochodu z PIT-R od płatnika, Krajowe Biuro Wyborcze, Delegatura w Łomży. Nagórka Eugeniusz, w oświadczeniu nieprawidłowo ujawniono lokal mieszkalny położony w Zambrowie przy ulicy Białostockiej, który został zbyty w dniu 29 stycznia 2015 roku. Bogdan Godlewski, nie określono przynależności poszczególnych składników majątkowych wskazanych w oświadczeniu do majątku odrębnego bądź też wspólności majątkowej. Andrzej Truchel, do oświadczenia nie dołączono kopii zeznań podatkowych PIT-28 oraz PIT-40A za 2015 rok. Krzysztof Zawadzki, nie określono przynależności poszczególnych składników majątkowych wskazanych w oświadczeniu do majątku odrębnego lub też objętego wspólnością majątkową. Elżbietę Szymańską, w oświadczeniu oraz w zeznaniu podatkowym PIT-37 za 2015 rok nie ujawniono dochodu z tytułu działalności wykonywanej osobiście od płatnika Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej. Jarosława Cukiermana, nie ujawniono dochodu z PIT-R wypłaconego w styczniu 2015 roku przez Urząd Gminy Szumowo. To była ta dieta za 5 dni chyba jeszcze jako radnego.
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zamrowie informuje, że do chwili obecnej nie podejmowano działań w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w wyniku analizy. Zdaniem niniejszego organu charakter i rozmiar stwierdzonych nieprawidłowości nie stanowi przesłanek do wystąpienia do dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej z wnioskiem o kontrolę wyżej wymienionych oświadczeń. Ciekawe. Także musimy się, proszę Państwa, lepiej oświadczać. Te niewykazane dochody to były dosłownie groszowe sprawy, dlatego umknęły. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 8 porządku obrad. Informacja o podmiotach obowiązanych do przyjęcia skazanych w celu wykonywania pracy oraz przedstawienie stosownej opinii prezesa Sądu Rejonowego w Zambrowie. Stosownie do paragrafu 2 rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2010 roku w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna, przedstawiam opinię dotyczącą potrzeb Sądu Rejonowego w Zambrowie w zakresie wykonywania pracy przez skazanych ukaranych. Przewidywana liczba skazanych ukaranych zobowiązanych do wykonania pracy 10. Niezbędna liczba godzin w przeliczeniu na jednego skazanego 120 godzin, rodzaj wykonywanej pracy, prace fizyczno-porządkowe. Jednocześnie informuję, że stosownie do paragrafu 3 ust. 1 i 2 wyżej wymienionego rozporządzenia właściwy organ gminy wyznacza podmioty uwzględniając opinię, o której mowa, natomiast informacje w przedmiocie właściwy organ gminy przedstawia prezesowi Sądu Rejonowego w terminie 30 dni od dnia otrzymania opinii. Pan wójt wskazał, że podmiotem, który będzie przyjmował skazanych na terenie gminy jest Urząd Gminy Szumowo. Stosownie do opinii prezesa Sądu Rejonowego będzie to 10, może to być 10 skazanych, na każdego skazanego przypada do 120 godzin zatrudnienia i rodzaj wykonywanej pracy, oczywiście prace fizyczno-porządkowe. Z ramienia urzędu nadzór nad wykonywaniem pracy w imieniu pana wójta ja sprawuję, także nadzorujemy pracę tych osób, które są do nas kierowane. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Kolejnym punktem porządku dziennego jest udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Bardzo szybko zrealizujemy ten punkt, ponieważ ani interpelacji, ani zapytań nie było. Kolejnym punktem obrad dzisiejszych są wolne wnioski, sprawy różne. Bardzo proszę, może ktoś z Państwa zebranych chciałby zabrać głos. Pan wójt, tak? Bardzo proszę. Jeśli nie ma żadnych spraw, to jeśli Państwo pozwolą, Panie Przewodniczący, Państwo Radni, kilka słów. Nie ma dzisiaj w punkcie sprawozdania z działalności wójta za okres poprzedni, ale chciałbym kilka słów powiedzieć, co w tej chwili robimy w gminie, jakie inwestycje zakończyliśmy i jak czekają nas sprawy na przyszłość. Mamy dobre wiadomości, jeśli chodzi o ceny wody. Rząd nie przyjął propozycji zmian dotyczących opłaty za pobór wody. W naszym przypadku byłaby to podwyżka rzędu 30 groszy. Ta sprawa w tej chwili została przez rząd oddalona na okresy następne. Z tego będziemy rozmawiać o cenach wody na przyszłej sesji. Niemniej jednak pan prezes poinformował mnie, że koszty spółki nie generują większych kosztów niż w tej chwili cena, którą obowiązuje, pozostanie na rok przyszły. Jeśli chodzi o podatki rolne, przymierzamy się do budżetu, bardzo intensywnie pracujemy, budżet będzie naprawdę, musimy się zastanowić nad inwestycjami, poważnymi inwestycjami, niemniej jednak nie planujemy podnosić podatków rolnych, wysokości podatku rolnego. To takie przymiarki dotyczące budżetu. Jeśli chodzi o sprawy, które się odbyły w ostatnim miesiącu, oddaliśmy do użytku już oficjalnie salę gimnastyczną w Srebrnej. Jest
już używana przez dzieci. Mamy tam oczywiście sprawy, o których wspominałem na poprzedniej sesji, sprawy dotyczące rozliczeń między autorem projektu, inspektorem nadzoru i wójtem. Nie wpłyną one na rozliczenie z Ministerstwem Sportu i Rekreacji. Sala zostanie oddana, naprawione błędy przez urząd. Będziemy wnioskować do sądu o zwrot kosztów. Niemniej jednak nie ma powodów do obaw, że zostanie nam cofnięta półmilionowa dotacja. Wyłoniłem firmę w międzyczasie do ułożenia kostki w Radwanach i w Zarębach. Powiem szczerze, że w Kaczynku. Tak, w Zarębach robimy projekt rozbudowy remizy. Sprawa kostki placów dotyczy Radwan i Kaczynka. Na zapytanie ofertowe ogłoszone nikt się nie zgłosił. Niemniej jednak znaleźliśmy wykonawcę. W tej chwili prace trwają w Kaczynku. Skończymy Kaczynek. Jeśli pozwoli pogoda, rozpoczniemy Paproć. Panie radny, Paproć. Niech się pan nie martwi, będzie w Paproci też robione. Tak jak wspominałem, unieważniliśmy przetarg na ulicę Leśną. Tego samego dnia ogłosiłem następny. Poczekamy na rozstrzygnięcia finansowe. Jeśli będą zadowalające, będziemy realizować to zadanie w tym roku. Odbył się przetarg, sprzedaliśmy po raz czwarty czy piąty była próba sprzedania budynku po szkole w Głęboczu. Przetarg odbył się, sprzedaliśmy ją za kwotę 56 tysięcy złotych. Jeśli chodzi o pracę na ulicy Cmentarnej dotyczące projektu, rozmawiałem z większością mieszkańców, którym ewentualnie wchodzilibyśmy w teren, żeby poszerzyć ciąg pieszo-jezdny, zrobić ładną ulicę spacerową, żeby uniknąć procedury związanej ze ZRID-em. Niestety nie wszyscy mieszkańcy wyrażają zgodę. Nie mamy także dwóch czy trzech działek możliwości. Czekamy już ponad pół roku, żeby znaleźć spadkobierców i musimy iść tak zwaną ustawą ZRID-owską, czyli podejmujemy decyzję o projekcie na takiej samej zasadzie, jak budowa drogi S8, czy budowa, plan budowy drogi między Ostróżnym a Srebrną. Tam jest około 17 działek do wykupienia. Jedna osoba kategorycznie odmawia współpracy. W dwóch działkach mamy problemy. Po prostu są zaszłości. Nie czekamy ponad pół roku. Decyzja o ustanowienie spadkobierców jest w tej chwili, zdaje się, w Gdańsku, bo została przenoszona sprawa. Nie mamy czasu, żeby te sprawy wyjaśniać, idę mi tak zwaną ustawą z ZRID-owską. Jeśli chodzi, wspomnę również o targowicy, bo uczestniczyłem dwa dni temu na posiedzeniu Związku Hodowców Bydła Mlecznego. Te tematy były poruszane. Jak Państwo pamiętacie, sprawa, było kilka spotkań w Urzędzie Miasta zorganizowanych przez Izbę Rolniczą. Te spotkania skończyły się tak naprawdę na niczym, na jakichś deklaracjach. Ja złożyłem propozycję dla samorządów, wszystkich samorządów, które uczestniczyły w tych spotkaniach, że podjęlibyśmy się budowy targowicy. To nie jest tylko targowica, bo tak jak już wspominałem wielokrotnie, to nie jest obiekt, który byłby tylko i wyłącznie targowicą, ale byłby obiektem handlowym, wystawowym i spełnił funkcję nie tylko w czwartki i w piątki. Jest to duży, mamy przygotowane plany, kosztorysy, złożyłem propozycję, że podejmiemy się tej budowy. Do wszystkich samorządów, samorządy gminne i miasto podtrzymało swoje wcześniejsze deklaracje, które były deklaracjami ogólnymi, a dotyczyły ewentualnie budowy na każdej z gmin. Nie doczekałem się jeszcze odpowiedzi od starostwa powiatowego. Propozycja budowy targowicy polega na tym, że możemy
pozyskać, dwa samorządy może pozyskać środki zewnętrzne, powiat i gmina. Jest to po 1 000 000 zł, nabór jest w grudniu. Czekam na odpowiedź pana starosty. To tak wspomniałem o Targowicy, bo pytań jest bardzo wiele, temat jest bardzo ważny. Nie ukrywam, że rozmawiam również z samorządowcami, dokładnie z ministrem rolnictwa, żeby w związku z ASF-em, a także z ministrem, z panem Zielińskim, o ewentualnej pomocy, żeby pozyskać jakieś środki, pojawiły się środki na zwalczanie ASF-u. Pobudowanie takiej Targowicy na pewno wpisuje się w ten temat. Staram się tam jakieś środki pozyskać, a także rozpocząłem współpracę w programie Polska-Białoruś-Ukraina. Tam mamy małe szanse, gdyż tam są środki na wzajemną współpracę, ale mało preferowana jest współpraca handlowa. W każdym razie pracujemy nad tym tematem. Nie umarł temat. Jeśli pojawią się środki zewnętrzne, pomoc z zewnątrz, tą Targowicę uważam, że jest to temat bardzo ważny, bardzo istotny, zwłaszcza dla rolników. Nie ukrywam, jest to szansa dla gminy, dla powiatu, a nawet dla województwa podlaskiego. Bo kilka miesięcy temu, kiedy wybuchały ogniska ASF-u, mówiłem, ale to było też do przewidzenia, że praktycznie wszystkie Targowice w województwie podlaskim będą zamknięte. I tak też się stało. One są zamknięte dla handlu zwierząt żywych. To jeśli, nie daj Boże, będą pojawiać się nowe ogniska ASF-u, może przełożyć się na inne województwa, ale ASF to nie jedyne zagrożenie. Ja nie znam szczegółów, nie jestem rolnikiem, wiem, że pojawiają się choroby u krów, które akurat ze strony południowej, z Czechosłowacji do nas wydaje się choroba ślepych krów. Nie znam dokładnie, nie chciałbym przekłamywać. W każdym razie zagrożenia są duże i ten handel musi odbywać się pod okiem lekarza weterynarii. Pobudowanie takiej Targowicy na pewno pomoże w ograniczeniu rozprzestrzegania się takiego tematu. Rozpoczęliśmy wypłatę środków w dniu dzisiejszym, jeśli chodzi o akcyzę. Jak co roku jest ogrom pretensji do wójta, że nie wypłaca tych środków. Wcześniej tych środków nie wypłacamy, dopóki nie pojawią się one na naszym koncie. Te środki pojawiły się w dniu wczorajszym, w dniu dzisiejszym. Rada przyjęła je w głosowaniu, w zmianach budżetu. Dopiero możemy je wypłacać. To nie ma tak, że urząd gminy czy wójt gminy posiada te środki wcześniej, w momencie złożenia wniosku i one się należą. One się należą, ale gmina nie posiada tych środków na koncie i nie ma, możemy ich wypłacić. Także to nie jest zła wola ze strony urzędu, bo tak to jest postrzegane i tak oceniane. To po prostu tak regulują przepisy. Tu apeluję, jeśli chodzi o tą akcyzę, jest naprawdę bardzo duży postęp. Bardzo dużo rolników składa wnioski, a już około 70%, rolników z terenów rolnych składa wnioski. To bardzo dobrze. Proszę składać wnioski również na ziemię, którą dzierżawicie. Jeśli... Proszę się zgłosić do urzędu, szczegóły pan dostanie. Jeśli chodzi o zupełnie małą informację dotyczące szkolnictwa, rozpoczęliśmy ponownie w tym roku, podpisałem umowę na naukę pływania dla dzieci z naszych szkół. W tej chwili jest w dwa dni w takim samym trybie, jak było w ubiegłym roku. Około 10-12 godzin zajęć nauki pływania i zmieni się grupa. Jeżdżą. Jedna grupa jeździ z zespołu szkół w Szumowie, druga, wiem, że podzieliły się panie dyrektorki, jeździ chyba tylko Srebrna, później będzie jeździć tylko Pęchratka. Rozpoczęliśmy również, jeśli chodzi o rozwój sportu, pracę dwie sekcje kolarskie i sekcja piłkarska. Chciałbym jeszcze wspomnieć o
tym, że przygotowujemy się, to też jest efekt, czy przyjęcie dzisiejszych przystanków uzupełnia informację, że wczoraj z panem wicestarostą, z panem Krajewskim przyjęliśmy przystanki na... Wicestarostą z panem Rykaczewskim? Tak. Wczoraj przeglądaliśmy przystanki na drogach powiatowych. Był problem, ale bardzo dobra wola i rozwiązaliśmy problem przystanku przy przedszkolu. Tam jest skrzyżowanie, trwają prace, niemniej jednak tymczasowo utworzymy przystanek po prawej stronie. Po lewej stronie przy jest zatoczka, jeśli chodzi o przedszkole, można zajechać i wysadzić dzieci. Po drugiej stronie jest problem, bo jest skrzyżowanie z ulicą Długą i włączenie się Dolną i włączenie się nowej budowy. Niemniej jednak trudno, żeby dzieci wysadzane były na przystanku na nowo budowanej zatoczce, bo ona jest odległa o ponad 150 metrów. Niemniej jednak przyjęliśmy rozwiązanie tymczasowe, w związku z tym, że rozpoczniemy w przyszłym roku budowę przedszkola. Temat jest tak naprawdę na jeden rok. Te przystanki, które tworzymy, ja będę o szczegółach mówił, jak rozstrzygnie się przetarg, który niebawem ogłosimy. Te przystanki, jeśli chodzi o tereny, na terenach dróg gminnych i powiatowych, są to przystanki w tej chwili, wszystkie, które w tej chwili są używane czy wykorzystywane przez dzieci. Nie tylko tam, gdzie stoją wiaty przystankowe, ale tam, gdzie wsiadają dzieci. I tam, gdzie będą wsiadać dzieci, pojawią się tylko słupki, ale będzie to oznakowanie, że jest to przystanek. Z tych proponujemy rozwiązanie, przygotowujemy się do rozwiązania, że będzie dwa kursy rano i po południu. Z tych transportów będą mogli korzystać mieszkańcy tych wsi, gdzie ten transport zbiorowy będzie zorganizowany. Będzie można kupić bilet, wsiąść razem z dziećmi i przyjechać do Szumowa. Konkretne trasy zostaną rozstrzygnięte po przetargu. Jest to trudny temat. Wiąże się z tym, że płacimy, wybramy kursy, gdzie tych dzieci dla transportu zewnętrznego będzie jak najwięcej, bo w tym układzie, który funkcjonuje we wszystkich gminach w okolicy oprócz Szumowa, płaci się za bilety miesięczne, czyli im więcej dzieci jeździ, tym jest lepiej dla gminy i się bardziej opłaci. Nieważne są kilometry, ważna jest ilość biletów miesięcznych. Z naszych wstępnych obliczeń wynika, ale ja powiem o szczegółach po przetargu, mniej więcej będzie to 50% taniej niż w tej chwili, jeśli chodzi o przewoźnika zewnętrznego. Wiąże to się, oczywiście nie wszystko jest takie dobre, bo tak rozwiązanego transportu, jakie jest w gminie Szumowo, ma mało która gmina ma. Mamy własny transport, stajemy tam, gdzie trzeba, zmieniamy tam, gdzie są dzieci i tak dalej. To jest zorganizowanie transportu zewnętrznego, ogranicza niektóre rzeczy i ten transport nie będzie już taki dla szkoły i dla dzieci przyjazny. Niemniej jednak robię taką zasadę, że tak jak do tej pory, którą wprowadziłem 2 lata temu, dziecko nie może wyjść z domu wcześniej jako 7, nie może być autokar. Sugerujemy, czy wymusimy na przewoźnikach autokary większe, żeby tych kursów nie było 3, tylko było 2, żeby te dzieci zdążyły do godziny 8 lub 9. Ale to wszystko określi przetarg. Ze strony gminy Szumowo korzyści są ekonomiczne bardzo duże. Jest to kwota około 500 000 rocznie. Także bardzo, bardzo duże oszczędności. Chciałbym jeszcze, mieliśmy zamiar sprzątnąć miejscowość Szumowo na święta, niestety nie spadły wszystkie liście, odwołałem sprawę sprzątania, nie ma sensu sprzątać na wszystkich świętych, bo po wszystkich świętych będzie to samo. Niemniej jednak mam prośbę do mieszkańców tych terenów przy ulicy, sprzątniemy te ulice, ale już po wszystkich świętych, proszę o takie mniej więcej zgranie tych tematów.
i sprzątnęlibyśmy na zimę miejscowość Szumowo, pozamiatalibyśmy. I planujemy, prawdopodobnie zobaczymy jeszcze jak środki nam pozwolą, planuję jeszcze wykoszenie poboczy na zimę, żeby łatwiej było odśnieżać, żeby jeśli będzie zadymki, nie będą te trawy, nie wszędzie są wysokie, ale często gęsto powodują, że tworzą się zaspy. Przy niewielkich opadach, a dużym wietrze nie ma śniegu na polach, a są na drogach. Myślę, że jeszcze to zrobimy przed świętami. Ogłoszony zostanie przetarg na zimowe utrzymanie dróg. Rozmawiamy z powiatem. Umowa wczoraj została dograna. W najbliższych dniach prawdopodobnie porozumienie zostanie podpisane. Porozumienie jest na tych samych zasadach jak w roku ubiegłym. Jedynym takim elementem będzie fakt, że zarządzający drogami powiatowymi będzie miał obowiązek powiadomić gminę Szumowo, że rozpoczyna się akcja usuwania czy gołoledzi, czy śniegu. Ten obowiązek będzie wynikał bez względu na to, czy my wyjedziemy wcześniej, czy nie. Po prostu, żeby gmina Szumowa wiedziała, że jest to odśnieżanie na terenie całego powiatu. To tylko taki zapis będzie, jest czysto formalny i ułatwiający sobie pracę, bo praktycznie rzecz biorąc gmina Szumowo i tak wyjeżdża wcześniej, bo żeby odśnieżyć drogi powiatowe, musimy odśnieżyć swoje. Odwrotnie. Przepraszam, odwrotnie. Pogubiłem się. Chciałbym jeszcze bardzo serdecznie zaprosić Państwa na 11 listopada na godzinę 10 na obchody Dnia Niepodległości. Rozpoczną się mszą świętą w kościele parafialnym. Zapraszam wszystkich radnych, sołtysów, mieszkańców, a zwłaszcza młodzież, dzieci i szkoły. Szkoły, z tego co wiemy, w niedzielę będą występy, ale nie znam szczegółów. Nie wiem, o której godzinie będzie również występ zespołu szkół w Szumowie. Śpiewanie pieśni patriotycznej wzorem roku ubiegłego przede mszą. Warsztaty terapii zajęciowej 16 listopada organizują tradycyjnie tutaj przegląd pieśni patriotycznej. Jest to cały cykl uroczystości związanych z Dniem Niepodległości. Uprzedzę, chociaż nie było uwag, jeśli chodzi o dziury w asfalcie. Jest zakupiony asfalt, duża ilość asfaltu jest zinwentaryzowane, będziemy to, po prostu padało, nie było sensu robić wtedy, kiedy padało. Gospodarka komunalna rozpoczęła remont parkingu przy zespole szkół, także skończymy remont przy zespole szkół i rozpoczniemy łatanie tych dziur na terenach, na drogach gminnych. Jest tego dużo, ja zdaję sobie z tego sprawę, ale proszę jeszcze o chwilę cierpliwości, w ciągu tygodnia, dwóch zostanie to zrobione. Bo jest dużo uwag, jeśli chodzi o drogi żwirowe, też proszę mi wierzyć, nie ma sensu teraz równać dróg, skoro pada codziennie. Trzeba po prostu poczekać chwilę, uzbroić się w cierpliwość, te drogi na zimę na pewno będą wyrównane. Chyba, że będzie non-stop padać, ale mieszanie błota, proszę mi wierzyć, nie ma najmniejszego sensu. To wszystko, chyba, że są jakieś pytania szczegółowe, bardzo proszę. Proszę bardzo. Chciałbym się spytać. Wytaczana jest rozwoda od zarząd strony Wyszonie Mieszczoznania po przeciekłości. Czy to jest na polecenie gminy, czy to jest wywarna? Nie znam w ogóle tematu. Jeśli od Łukowskich tam i w stronę drogi do Radła. Przez las. Tam przez las, a ja to też nie. Nie. To nie. Na równie wszystkich powiadomieniem, to nie wiem, czy to się pilnie. Nie jest to inicjatywa gminy, to na pewno nie jest wytyczona droga. Być może ktoś wyznacza swoją działkę. Nie, cały ciąg przeciągnięty. I zabiega, by pobocza, to robić, bo tak jest 10-metrowa, a 11-metrowa.
To znaczy, no ja nie wiem, czy ma być 11-metrowa, jeśli jest 11, to będzie 11, jeśli jest 5, to będzie 5. Jest to zabite piśmem. Od Kulkowska to przez las. Ale kto przysłał to pismo? Prawdopodobnie to są, ja nie znam, prawdopodobnie, domyślam się tylko w tej chwili, o co chodzi, bo pani przewodnicząca mówi mi, to jest w kierunku... Od państwa Gąkowskich do Radwan w tą stronę, przez las. Nie, to tego tematu nie znam w ogóle. A nasz sołtys nie jest? Nie, no ale gmina to jakaś... Nie jest to zlecone, powiem tak, nie jest to zlecone przez gminę. A może to Lasy Państwowe? A może to Lasy Państwowe? Nie, to są prywatne lasy chyba. To są prywatne lasy? Prywatne, też prywatnie są. Ale ich gminy... Ale dochodzi do terminacji, tak gmina pani napisała. Może jest. Na pewno nie my wytyczamy. I tak mi się wydaje, że to ci płacą filtr w wirowni, a wtedy planują przejazd i wyjazd. Z którejś wirowni? Te sekretarze tam jest. Co robi stacji przechodnią? Na Zaręba. Może ktoś jeśli, to być może, ale to jest prywatnie na inicjatywa Urząd Gminy. To jest rozmowa między właścicielami działek. Z tego, jeśli to jest temat, o którym pan wspomniał, to są rozmowy prywatne. Z tego, co się orientuje, to tam nawet część działek będzie droga wytyczona, nowa droga między, ale to są rozmowy prywatne. To nie będzie droga, to będzie, nie wiem. Droga wewnętrzna. Droga wewnętrzna, tak. Czy jeszcze ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Przepraszam, pan radny. Tam, to znaczy, jeśli chodzi o place zabaw, nie będziemy w tym roku siać trawy, po prostu nie ma sensu. Z zakresu obowiązków czy z kosztorysu wyłączymy sianie trawy i trawa będzie dokończona w przyszłym roku. Jeśli chodzi o... dokończone będą na pewno. Ja nie wiem, na jakim etapie jest, ale tam już bardzo mało. Wszystkie elementy chyba są zakończone. Nie będzie, bo nie ma w zakresie realizacji elementów ćwiczeń dla dorosłych i nie ma w kosztorysie, nie było, nie mieliśmy środków, nie było zakupu altanek. W tym roku zakres budowy na placach zabaw obejmuje ogrodzenie, wyłączenie tego ogrodzenia, tej części na ćwiczenia dla osób starszych, dla ćwiczeń i tylko elementy dotyczące placów zabaw, dotyczące dzieci były ujęte w kosztorysie i to będzie zrobione, a pozostała część, jeśli nam pozwolą środki finansowe, dokończymy w ubiegłym roku i jest, przepraszam, w następnym roku i tam jest jeszcze gotowy projekt na Żabikowie przy remizie, też jest wykonany projekt, jest niezrealizowany i dokończenie tych placów zabaw. Sześć placów, ja nie pamiętam, było sześć projektów, jest realizowane cztery. Nie pamiętam, w którym się już proszę. W tym roku nie. Nie. Zakres robót w tym roku obejmował tylko i wyłącznie ogrodzenie i wykonanie elementów dla dzieci. Trzeba było nie obiecywać. Bardzo proszę, pan sołtys. Pana prezesa gospodarki komunalnej, co się dzieje z jakością naszej wody? Bo jakieś 2-3 tygodnie temu to, co leciało z kranu, pozostawia wiele do życzenia. Herbata brązowa, totalnie. Nie mam krótki, chciałem złapać, ale nie zrobiłem. Chciałem zapytać, jak to mieszkanie i taki żur w momencie. To samo. Proszę Państwa, tak, wydawana jest piosenka, jeśli chodzi o mętność wody, mamy zgodę, zresztą nie mogliśmy jej nie wydać, zgody dla podmiotów, które budują
tę drogę i korzystają z wody o niezakwaszonej, ponieważ do polewania nie wyraziłem zgody, polewana jest woda z tych zbiorników otwartych, które są w Gdyńskiego. Natomiast do produkcji betonów i do produkcji asfaltu nie mogą nie wyrazić zgody. Mają bardzo duże podciśnieniowe zbiorniki. Czasami zdarza się, że poderwą te tak zwane nieczystości, które w górę stoją. Staramy się na bieżąco płukać natychmiastowo wodę, dlatego prosiłbym o natychmiastowe szybkie sygnały. Jeśli pojawi się gdzieś mętna woda, brudna, to proszę o szybki sygnał, będziemy na bieżąco płukać na końcówkach, żeby ta woda nie była. Natomiast jak nie wiemy o tym, że ona jest mętna, że ona będzie brudna, to trudno nam zareagować. Bardzo proszę o szybką reakcję. Mamy problemy, zresztą ja mówiłem tu kilkakrotnie na tej sali o tym, że te problemy mogą wystąpić z jakością wody. Natomiast te akurat, o których Pan mówił, są do usunięcia bardzo szybko. Mamy problem z bakteriologią, z utrzymaniem pod tym względem dobrej jakości. W niektórych hydrofornach, czy w jednej hydrofornie pojawia nam się amoniak, troszeczkę przekraczamy tam poziom amoniaku i wystąpiły w ujęciach w Wyszomierzu i w ujęciu w Srebrnym Borku z bakterii coli, z którymi poradziliśmy sobie na dzień dzisiejszy. Woda spełnia wszystkie normy. Natomiast no, mogą się zdarzać takie sytuacje, gdzie woda będzie brązowa, czy woda będzie mętna. Bardzo proszę o szybkie reakcje, bo nie wiem, o której to będzie godziny, czy będziemy uruchamiać pogotowie, będziemy robić płukanie, bo oczywiście nie może być takiej sytuacji, że ta woda będzie brudna płynąć. Ale jak my nie wiemy, to trudno jest nam reagować. Dziękuję bardzo. Były takie reakcje, bo Banasik, Wojtek dzwonił do dodatka Banasika, ale kadek wody nie brał, no to odkręcił. Nie wiem, że leciała czysta, no to wpuścił mi tam na te wasze chwile. To jest telefon pogotowia. Stoi do pana Banasika telefon, no może czasami nie starczy. Natomiast jest telefon pogotowia wodociągowo-kanalizacyjnego. Państwo macie te telefony, ja starałem się je upowszechnić masowo. Powtórzymy te telefony jeszcze na koniec roku. Będziemy również roznosić je do rozmowy faktury. Tak będą pismo, będzie kalendarz, na którym będzie numer pogotowia. Proszę dzwonić na te pogotowie. Oni wtedy, pan zarządek, który odbiera te telefony, musimy zawsze poinformować o takiej sytuacji, jak daje dyspozycję. Natomiast no, pan Banasik, no może tak być, że odkręci wodę i nie zareaguje, bo albo mu się czy nie chce, czy może mu się chce, ale nie wierzy, że ta woda jest brudna, nie wiem. Proszę reagować poprzez ten telefon. No, ale to trzeba zrezygnować najwyżej z poboru na uszynkę, bo przecież jak jest duży pobór, to wiadomo, że to jest szkodzi na ludzkie zdrowie. Ta mętność może się zdarzyć, ja tylko przypuszczam, że to miało miejsce, natomiast to może być powodów mnóstwo. Może być gdzieś chwilowa awaria, czy przy budowie, gdzie zasana została woda, która poszła. No, tak się wodę ciągle zdarza, proszę, jeśli chodzi o mętność wody, to nie ma tu większych problemów. Problemy z tym, co Państwu powiedziałem wcześniej. Ale jeśli się pojawi ta woda, to wykluczenie będzie na pewno czyste. Tylko poprosimy o szybką reakcję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, Pani Wiceprzewodnicząca. Ja mam pytanie do radnego powiatowego. Panie Radny, czy będą łatane dziury na drogach powiatowych, bo już niektóre są większe od koła samochodowego? Czy jest coś przewidziane w tym temacie? A może Pan zainterweniuje, żeby było chociaż? Ja też mam zgłoszę, natomiast nie mam informacji. No nawet do kogo zgłosić z tego. Ja w jakiej kolejności nie orientuję się. Ale coś na jesieni będzie, tak? Teraz na jesieni coś będzie łatane.
Znaczy, ja jeżeli mogę, to bym chciała zapytać jeszcze pana właśnie też radnego powiatowego, w jakiej teraz formule w powiecie zamrozkim, kto dba o drogi powiatowe? Czy to, bo jest zlikwidowany powiatowy zarząd dróg, tak? I jak to się teraz odbywa, bo nawet nie wiadomo do kogo zadzwonić, bo tak to do laska się dzwoniło. Którym wchłoną jak gdyby to powiatowy zarząd dróg. I tam jest pan Tabęcki, który pracował też w powiatowym zarządzie dróg i on jak gdyby odpowiada, są pracownicy fizyczni, no i też korzysta powiatowy z Czerwonego Boru, tam z wszystkich usług, no i zleca, także będą wszelkiego roboty. Czyli bieżące utrzymanie dróg? Będą zlecane tak jak było dotychczas, no bo w zasadzie powiat nie dysponował ci pracownicy fizyczni nic nie mieli też takiego do usuwania poza łopatą i powiedzmy jakiegoś tam wnoszenia trawy. Także to również będzie usuwane. Czyli bieżące utrzymanie dróg to też starostwo teraz tym razem. Tak, dziękuję. Nie widzę, żeby ktoś więcej chciał zabrać głos, więc dziękuję wszystkim za przybycie. Zamykam obrady 21. sesji Rady Gminy w Szumowie. Dziękuję bardzo.